Budowa ulic Piastowskiej Mieszka I oraz Boresława Chrobrego w Kętach dobiegła końca. 7 stycznia odbył się odbiór tego zadania. W trakcie prac wybudowano od podstaw 850 metrów dróg gminnych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz na skrzyżowaniu Wiśniowej i Jagiellońskiej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Dodatkowo pojawiły się obustronne opaski oraz zjazdy do posesji mieszkańców. Inwestycja objęła także budowę odwodnienia dróg, oświetlenia, przebudowę sieci elektroenergetycznej, energetycznej oraz uporządkowanie terenu wokół ulic. Koszt tego zadania to ponad 1 738 000 zł. Drogi nie posiadają jeszcze pozwolenia na użytkowanie, w związku z czym obowiązuje tam zakaz ruchu, za wyjątkiem dojazdu do posesji.